więcej. Plus odejmę sobie. Najlepszy dodatek, jaki wymyśliłem w życiu, ale naprawdę tak mi serce, jak jestem spocony. Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak i w dzisiejszym odcinku Wtorków z Walhallą wiem, że mieliśmy tydzień przerwy. W zeszłym tygodniu trochę za dużo się działo, żeby coś nagrać. Dzisiaj już jesteśmy we wtorek, za tydzień mam nadzieję, że też będziemy we wtorek. Ale o czym mówimy? Mówimy jeszcze wciąż o Walhalli. Dla zniecierpliwionych innymi tematami za mniej więcej dwa tygodnie pojawią się jakieś nowe informacje na temat nowych rzeczy. Ale teraz jeszcze update, czyli aktualizacja aktualności, bieżące sprawy związane z kampanią gry Valhalla. Mam tutaj wszystkie elementy gry, bo właśnie graliśmy sobie jedną partyjkę z chłopakami. Pokażę wam też troszeczkę, jak to wyglądało w praniu, dlatego że sprawdzaliśmy, jak się gra z dodatkiem Król Góry, z figurką, którą od dzisiaj możecie sobie kupić dodatkowo, żeby sobie jeszcze bardziej dopakować waszą grę. Dzisiaj pokażę wam dodatek, który się właśnie co ufundował podczas kampanii. Oprócz tego ufundują się też kolejne dodatkowe karty gigantów ognia i kolejne rzeczy. Ale ten dodatek jest ważny dlatego, że dzisiaj możesz już też, od dzisiaj możesz też dokupić sobie w wyjątkowej cenie, która będzie tak dobra tylko w trakcie trwania kampanii, figurkę właśnie do grania z tym dodatkiem. A więc jak działa Król Góry? Opowiem wam i pokażę w praktyce, jak to wyszło, gdy dzisiaj sobie pograliśmy. Król Góry to są tak naprawdę tylko dwie karty, ale jeśli kupisz sobie figurkę, to potrzebujesz tylko jednej z nich i jest to dodatek, który działa w 3, 4 lub 5 graczy. I teraz wygląda to w taki sposób. Gracz, który pierwszy wygra jakąś walkę w grze, po prostu ja walczę z tobą i cię atakuję, czy ty atakujesz mnie, wygrałem. Biorę i kładę przed sobą figurkę Króla Góry na specjalnej karcie. Oczywiście to jest prototypowa karta, ale figurka już wygląda tak, jak będzie wyglądała finalnie. I teraz jestem Królem Góry, to znaczy wszyscy trochę czują się zachęceni, żeby mnie atakować, dlatego że gdy będzie moja następna tura i mam przed sobą figurkę i mam przynajmniej jednego wojownika w mojej drużynie, dostaję dodatkowy punkt. I to nie koniec, idę do góry. Mogę atakować, mogę zagrać kolejnych wojowników, mogę robić co chcę, ale jeżeli znów dotrze do mnie tura, to na początku mojej kolejki, gdy mam przed sobą figurkę na drugim poziomie i mam jakiegoś wojownika, dostaję dwa punkty i znów idę do góry. I już od tego momentu te punkty premii są trzy aż. Także zdecydowanie inni chcą mnie pobić. Dodatkowo, gdy jestem na drugim lub trzecim poziomie, jest premia. Gdy ktoś mnie atakuje, dostaję jedną kość na drugim poziomie i dwie kości na trzecim poziomie, gdy mnie atakuje. No ale ja jestem mocno zachęcony, żeby zostać na tej górze i rzucić wszystko, żeby przetrwać. Więc tak to wygląda. Gracz, który zabierze ode mnie tą kartę, czyli wygra ze mną bezpośrednio, jeśli ja mam teraz tą figurkę czy kartę, kładzie ją przed sobą na pierwszym poziomie, no i teraz on jest Królem Góry. Oczywiście cała dynamika gry zostaje taka sama. Wszyscy chcą atakować wszystkich. Chcemy zbierać tarcze wszystkich graczy. Chcemy budować jak najlepszy zespół, jak najlepiej zarządzać ręką. Ale zabawa jest podkręcona, ponieważ jest jeden gracz, którego chcemy wszyscy teraz pokonać. Możemy się nawet dogadywać, możemy pomagać, zachęcać się, manipulować i tak dalej, kombinować, żeby zabrać mu ten status, żeby zabrać mu tą figurkę. I co jest ważne, to nie jest na zawsze. Tracisz, to teraz ty stajesz się naszym celem, teraz my tobie chcemy ją zabrać. A więc tak to wygląda. Dużo emocji dodatkowych, oprócz tego, że mamy emocje związane z samą grą, z walką, z tym, że atakujemy się, używamy kości, kombinujemy i tak dalej, to dochodzi dużo emocji, no bo ja tak mając przed sobą tego Króla Góry, tak trochę wyzywam was na pojedynek. I dosłownie tak jest w grze, tak to mniej więcej działa. Graliśmy dzisiaj dodatkowo z wariantem podstęp Lokiego, o którym już mówiłem, czyli jest to dodatkowe karty, które dają premię punktową dla gracza, który w walce przegrał. Czy to atakując, czy broniąc się, przegrał walkę i w zależności od różnicy siły dostaje premię. I tych kart jest 10, a więc za każdym razem można sobie po prostu inną z tych kart wybrać. Ale przede wszystkim Król Góry. Dodatek Król Góry jest w każdym egzemplarzu gry. Także zawsze możesz wybrać, żeby grać sobie w takim trochę rozkręconym, można powiedzieć, emocjonalnie podkręconym wariantem. Mnie emocje dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo poniosły.
Ale jak kupisz sobie tą figurkę i w trakcie trwania kampanii kosztuje ona 30 zł, no to po pierwsze, jak widzicie, ona jest bardzo, bardzo ładna, bardzo, bardzo dokładna. To rzeźbienie nie jest takie o, tylko naprawdę to jest dużo szczegółów. On ma tam głowę uciętą w ręku, jakaś czaszka leży na ziemi, urypana tarcza, miecz ucięty i tak dalej, i tak dalej. A więc jest bardzo, bardzo ładna, bardzo, bardzo szczegółowo zrobiona figurka, która jeszcze podkręca jakby ten wariant. Ja fizycznie mam przed sobą tą figurkę, ja fizycznie jestem tym królem góry. I jakby dosłownie wyzywam was wszystkich na pojedynek. To nie jest do końca wariant wszyscy na jednego. Zdecydowanie nie zawsze warto atakować króla góry, ale wnosi on taką dynamikę. Mm-hmm. No ja tak, dobieram jeden punkt. Idę do góry. I... Łukasz, twój ruch. Ja, słuchajcie, możecie przypomnieć zasady, kto jest królem góry? No, jakiś leż. No tam nie musisz mieć pary, nie? Ja jestem czerwony na nie? To dowolne kości. W sensie na pewno nie polecam grać z tą figurką komuś, kto ma łatwo się stresuje, bo ja ją zabrałem w pierwszym ruchu i byłem tak zestresowany przez cały czas. Po prostu wiesz, czy mi ktoś zabierze, czy nie, czy uciekł. Rzeczywiście to jest stresujące. Jak wszyscy się na mnie patrzą. Chyba się wolisz to z tak się biorą, i tak wszyscy tak na mnie. Co ten masz? Tu nawet nie patrz. Tutaj patrzysz. Moja kolej. Atakuje ciebie Łukasz. Nie no, o. Dozbroił się wszystkim co najgorsze. Atakuje ciebie Łukasz. Nie mogę tego doczekać się, nie? Tego po prostu... O matko jedyna. No ale to tak. Król! Widzieliście to czy nie? Nie, co? Ja przed chwilą miałem taki set i ja mówię, co tak Przemo patrzy mi w karty, co ja zrobię? I zachowałem sobie włócznie, Przemo mówi, ja bym przerzucił wszystko, bo ja schowałem gościa, przeciwko któremu ma plusy. Jaki ty jesteś, jaki dziad, nie Paweł? Pakt, no przeciwko Przemkowi for life, nie? Przyjemność. Miałeś jednego przyjaciela. Dobra, Łukasz to znajdą, tak? Paweł, twój ruch. Dobierasz dwie karty, Przemo, twój ruch, zapraszamy na górę. Me baby. Wiesz, to jest tak nieracjonalne, się tak przejedzie. Tak? No, to będzie tak, nie tak, taka strata ruchu. No, tylko Łukasza nie ma. Ty Łukasz, ty wygrywasz. Dobra, no nie wysyłam go, dobieram. W sensie, jest mój ruch, dobieram jeden punkt. Ale to, no. I podnosimy, a ja w ruchu teraz robię tak. Więcej. Plus. To jest najlepszy dodatek, jaki wymyśliłem w życiu, ale naprawdę tak mi serce, jak jestem spocony. Dam ci piątkę, żebyś to nie mieszał. 5 zł? Fizycznie 5 zł. Ale teraz. Dobra, ja nigdy nie mam drobnych. No. Zapisz do listy długów, Przemo. Przemo. Dam ci 2 zł. Mniej? Przemo, 6 zł. Dobra, Przemo, czy mogę ci patrzeć? Patrzę się. Mówisz? Dobra, to atakuję Łukasza Siemińskiego. Tak? No nie, no ciebie atakuję. Uwaga! I teraz tak. O matka, odrzucam kartę. Wygra jeszcze. I co? I rzucam topór. Proszę, proszę spojrzeć. No. Topór. No. Topór. Weź, a właśnie masz taką opcję, tak? Jak to będzie topór, to ja wygrałem. Poproszę topór. Za tydzień kolejny wtorek z Valhallą, w czwartek live na Facebooku zagram w.to/Valhalla i tam możecie sobie kupić grę, możecie sobie dokupić figurkę. Jak dodawać coś do waszego zamówienia? Zalogować się na swoje konto i wejść w zamówienie na samym dole i możecie dodać kolejne nagrody. Jeśli nie masz konta, to załóż konto na tego samego maila, którym złożyłeś zamówienie i automatycznie to zamówienie będzie przypisane, a więc wchodzisz w swoje zamówienie na dole, dodaj kolejne nagrody, nie płacisz ponownie za koszt wysyłki i możesz sobie dorzucać kolejne rzeczy do zamówienia. Król Góry, a przed nami kolejne cele w rozwoju tej już bardzo, bardzo wypchanej po brzegi gry. Dzięki wielkie za wasze wsparcie, dzięki wielkie za wasze komentarze i za wasz udział, za waszą pomoc w tym, żeby tą grę tak daleko pociągnąć. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.